Jestem zaszczycony i jednocześnie mam przyjemność składać życzenia z okazji niecodziennego jubileuszu. 100 lat to czas, który dla większości z nas wydaje się nie do osiągnięcia. To czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości. Pana wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Życząc wszystkiego najlepszego, pozostaję z wyrazami szacunku. Bardzo dziękuję. Pan zawsze tak uczestniczy we wszystkich uroczystościach. Pogoda ducha od Pana wiedzie wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jesienią 1944 roku został zwerbowany w szeregi 3 Dywizji Wojska Polskiego, która obok Armii Czerwonej w szlaku bojowym uczestniczyła w wyzwalaniu Białorusi spod okupacji III Rzeszy Niemieckiej, następnie ziemi lubelskiej, Mazowsza, ziemi bydgoskiej, niemieckiego nazistowskiego obozu Lebrechtsdorf, największego wówczas na Pomorzu, wału pomorskiego, koło brzegu i na Nagłodzka. Za wyzwolenie Białorusi i koło brzegu otrzymał podziękowanie osobiście podpisane przez generalissimusa Józefa Stalina, naczelnego wodza Armii Czerwonej. Jedna pani, która mi kiedyś kopiowała jego akurat legitymację tej zaświadczenia z tych faktów, oczy sobie przecierała, bo nie dowierzała, że to jest możliwe. Ale niestety taka była prawda. I Stalin złożył jemu również podziękowanie, jak wielu innych. Mam jednego takiego na terenie Wojewódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, że mamy z takimi podziękowaniami. W końcu wyzwalano spod okupacji III Rzeszy Niemieckiej. Bardziej szczegółowy rys historyczny, biograficzny został nagrany na filmie. Oto przez obecnego, między innymi właśnie Mirosława Zielińskiego, członka rodziny akurat tego jubilata naszego, który
oczywiście przygotował płytki z tym filmem dla prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych udekorować pana zaszczytnym medalem. Życzę panu dużo zdrowia, zdrowia i 150 lat pożycia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Kolego kombatancie, towarzyszu broni, uczestniku II wojny światowej, pozwól, że wręczam ci od zarządu wojewódzkiego tę statuetkę, która niech będzie dla ciebie pamiątką dzisiejszego uroczystego dnia dla ciebie jako kombatanta. Wszyscy widzą. Proszę bardzo. Dziękuję.